Proszę pana, w reportażu, jaki robiłem o kole łowieckim Jeleń w Sokółce, poruszane były różne problemy i w komentarzach pod filmem, jaki ukazał się na portalu Łowiecki, między innymi ktoś z koła łowieckiego poruszył pańską osobę, że pan był niejako powodem wszystkich kłopotów, które doprowadziły do wypowiedzenia umowy dzierżawy przez starostę obwodów łowieckich, jakimi dysponowało koło łowieckie Jeleń. Proszę mi powiedzieć, od czego zaczął się konflikt w waszym kole? Konflikt rozpoczął się od momentu, kiedy został wybrany kolejny zarząd, ten, który od 2011 roku rozpoczął swoją działalność i jednocześnie tutaj na tym terenie wprowadził swoje takie jakieś nieciekawe, według nas myśliwych, rządy. Między innymi zauważalne to było gołym okiem, że kilku członków zarządu tego koła było zainteresowanych tylko i wyłącznie pozyskaniem zwierzyny na korzyść po prostu własnej konsumpcji i to w takich ilościach, że nie patrząc na problemy gospodarki czy gospodarzy, którym ta zwierzyna dokonuje szkód, tylko po prostu pozyskiwanie jej do jakby nawet do celów bodajże nawet i handlowych, bo nie były one sprzedawane do punktu, zdawane punktu skupu, tylko były przekazywane do takiego, który pana myśliwego, który zajmował się przerobem mięsa. I do tego stopnia już zaczęło tutaj właśnie boleć niektórych myśliwych, że dwóch takich zaufanych łowczemu po prostu wchodzili w rewiry zajęte już przez innych kolegów, i to nagminnie, między innymi dla mnie, dla takiego jeszcze, już nie może po nazwiskach, może nie będę dokładnie tutaj mówił, ale przynajmniej ja wiem jeszcze o dwóch oprócz mnie, gdzie bezpardonowo zauważalni byli, wchodzą, strzelają, wynoszą i kiedy zwracałem uwagę łowczemu, że takie coś się dzieje, no to po prostu... Czyli chce pan powiedzieć, że niejako ta taka chęć pozyskania tej zwierzyny przez wąską grupę myśliwych odbijała się negatywnie na możliwości polowania przez innych, ponieważ także dopuszczano się, jak się domyślam, no, naruszenia norm statutowych, norm regulaminu polowań, gdzie wchodzono w rejony, gdzie ci polujący nie byli ani zapisani w książce ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym, a te rejony były zajęte, te miejsca były zajęte przez innych myśliwych. Czy o to chodzi? O to chodzi właśnie, że tak. Ci, którzy, bo to chodzi o dwóch takich panów, ojciec z synem, którzy zapisywali się całkiem w inny rejon, a wjeżdżali tam, gdzie po prostu jest... Czy ponieśli? Czy ponieśli z tego tytułu jakieś konsekwencje dyscyplinarne? Wiedząc, że brak jest reakcji ze strony zarządu koła łowczego, po prostu postanowiliśmy wystąpić do komisji rewizyjnej z pismem o takich faktach, podając szczegóły, kiedy, jakiego dnia, kto i tego. I komisja rewizyjna skierowała ten problem do zarządu koła. Zarząd koła rzekomo przekazał to do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego, który nie wzywając ani tych zainteresowanych, któremu ci wchodzili w rewir, nie prowadząc żadnego dochodzenia, postępowania, rozmów, po prostu powiedzieli, że problemu nie ma, a ja w tym wszystkim zostałem uznany jako za brak koleżeństwa. I tutaj do mnie największe były z tego powodu zastrzeżenia, że ja pomawiam innych, że ja pomawiam o coś, czego w ogóle
co jest w ogóle niezgodne z prawdą. Czy były jakieś jeszcze inne zastrzeżenia, które kolega zgłaszał do statutowych organów, na przykład do rzecznika dyscyplinarnego? Częsta wymiana książek, wpisów, wyjść w łowisko do tego, gdzie książka jest w obwodu zapisana w 10 może procentach niespełna i zostaje przykładowo wymieniona na nową. Na moje pytanie, po prostu z ciekawości, takiej zwykłej koleżeńskiej ciekawości, tak spytałem przypadkowo Łowczego, no do czego to służy, że się dzisiaj czy wczoraj wymieniło książkę, która miała dopiero 10 kartek zapisanych, tego. A on mi odpowiedział, Łowczy ma prawo wymieniać książkę nawet codziennie. No i na tym dałem sobie spokój, ale po prostu to mnie dręczyło i ciekawiło. Poza tym zauważyłem, że polowania dewizowe są prowadzone niezgodnie z ustawą Prawo łowieckie, bo artykuł 42 ustawy Prawa łowieckiego mówi, że cudzoziemiec polujący z podprowadzającym członkiem na przykład danego koła musi spełnić te same warunki i obowiązki, jakie każdy myśliwy, wychodząc w danym dniu na polowanie, musi wpisać albo podprowadzającego nazwisko, datę, godzinę, miejsce, rejon, zakończenie polowania oraz rezultat, ilość oddanych strzałów. Tego nie było robione. To było po prostu tylko tak, że polowanie dewizowe od dnia na przykład 15 maja do 25 maja danego roku i obwód zamknięty jakby tak. No, tak nie wolno robić, no przecież jakby nie było, chcemy wiedzieć, ile ci dewizowcy strzelili na bieżąco tych rogaczy, dzików, czy to wszystko była czarna liczba, której się nigdy nie mogliśmy dowiedzieć. I tak było przez 3 lata. Rozumiem. To znaczy może tak bezpośrednio nie było to mówione, bo wiadomo, Nawalnym, ale jeśli ktokolwiek podniósł jakiśkolwiek temat, który miałby na niekorzyść tutaj zadań wykonywanych przez zarząd koła, no to było oczywiście niemile widziane i w bardzo szybkim czasie koledzy większość się wycofała z tego typu. Ja pozostałem przy swoim i powiedziałem, że na żadne złe postępowanie zarządu nie będę przymykał oko, tylko będę tą sprawę wyjaśniał, prosił o wyjaśnienie. Jeśli tego nie podejmie zarząd koła, nie zarząd okręgowy, to włącznie z tym, że będę informował o tym zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego i tak czyniłem. I jak skończyło się te zarzuty niekoleżeństwa? To zarząd sobie wymyślił ten brak tego koleżeństwa, kiedy ja z żadnym z kolegów, to ani nawet zatargu żadnego z nikim nigdy nie miałem. A tylko wręcz przeciwnie, stawałem najwyżej w jakiejś tam obronie. Między innymi taki był przypadek, że Łowczy koła, kolega Skłobodziński, mogę go przecież po nazwisku nazwać, bo to swego czasu taki tutaj był, już w tej chwili na szczęście, nie wiem czy jeszcze nawet jest członkiem PZU, był łowczym naszego koła. No więc przyjechał sobie z polowania, godzina tam 9 czy 10, 21 czy 22. I zamknął się w naszym domku łowieckim, wiedząc, że są jeszcze inni koledzy w łowiskach. Byli przeciwnicy moi, bo ja im zarzucałem właśnie te polowania, między innymi wchodzenie w rewiry i temu podobne. No i zebrali przykładowo karteczki, które zostały rozdane na tak lub nie, że zostawić czy wykluczyć. Schowali to do czapki, wyszli na zewnątrz i w ciemnym kącie korytarza na Jurowieckiej, poza salą, było liczenie głosu, przyszli i powiedzieli, tak, proszę, taki jest wynik przykładowo dzisiejszego głosowania. A przed jeszcze ich wyjściem, to Łowczy Skłobodziński powiedział w ten sposób, że zobaczymy, że kolega tu u nas w kole nie będzie. To jak dziś zapamiętałem, zresztą wszyscy to słyszeli. Także on już naprzód wiedział, jaki będzie wynik głosowania. I rozumiem, że to uchwałę opartą o jakieś niedookreślone zarzuty wstawione w ten mało poważny zapis
niekoleżeństwo, zostały przez pana zakwestionowane. Od tej uchwały odwołał się pan do zarządu okręgowego. Zarząd okręgowy przychylił się w całości do uchwały Wolnego Zgromadzenia i po prostu żadnych reakcji, ani wezwania, ani wyjaśnienia, mimo że nigdy nie byłem karany. Nie przeprowadził ze mną w ogóle żadnej rozmowy na ten temat wyjaśniającej, na czym to niekoleżeństwo polega. I dlatego po prostu dałem sobie spokój. Nie odwoływałem się już nawet i do Warszawy, bo po co, jaki sens? Chce pan powiedzieć, że wysoka władza, jaką jest łowczy okręgowy i oczywiście zarząd okręgowy, nie znalazł w swoim gremium żadnej osoby, która by była w stanie zrozumieć niepoważność tych zarzutów, ich fikcyjność i kompromitujące koło podjęcie uchwały, już pomijając użycie tam słów takich knajackich spod budki z piwem? Tak, jak pan redaktor powiedział. Nie znaleźli na to czasu, żeby porozmawiać, przeprowadzić rozmowę, gdzie wina leży, czy po mojej stronie, czy po środku, czy po stronie zarządu okręgowego, zarządu koła. Czyli przykry pale i dość. I z tą sprawą poszedł pan do sądu okręgowego w Białymstoku. Tak, i pierwsza rozprawa jak się zakończyła? Pierwsza rozprawa po złożeniu pozwu zakończyła się dla mnie korzystnie. Sąd po wysłuchaniu świadków, którzy byli poproszeni przez sąd, którzy zeznawali zgodnie z prawdą obiektywną, uchylił uchwałę Wolnego Zgromadzenia Koła i uchylił jednocześnie uchwałę Zarządu Okręgowego PZU. Czy zarząd koła odwołał się od tego wyroku Sądu Okręgowego? Koło się odwołało od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego. Sąd apelacyjny co zrobił? I te argumenty, które były w Sądzie Cywilnym Okręgowym, potwierdził po prostu, że postępowałem zgodnie ze statutem, zgodnie z ustawą prawo łowieckie, z tym, że zwróciłem się, nie znając tych prawniczych zwrotów, i zwróciłem się o uchylenie uchwały Wolnego Zgromadzenia Koła i uchwały Zarządu Okręgowego, co uznał za sprzeczne, i słowo te trzeba było zastąpić słowem ustalenie członkostwa. I przez te jedno słowo ustalenie członkostwa, a uchyleniem uchwały, musiałem ponownie złożyć pozew do sądu po raz drugi i przejść tą samą sytuację. Czyli sprawa ze względów formalnych, że sąd jak gdyby rozróżnia dwie rzeczy, ustalenie członkostwa i uchylenie uchwały, ze względów formalnych nakazał ponowne rozpatrzenie sądowi okręgowemu, tak? Tak, ponownie. Tak. I jak zakończyła się ta ponowne rozpatrzenie? No na moją niekorzyść. Uznał rację. Rację koła. Uznał rację koła. I nastąpiła ponowna apelacja, tym razem złożona przez pana. Tak. Sąd apelacyjny uznał moją rację, a wina została, jakby to można powiedzieć, uznana dla koła łowieckiego, które moje zarzuty były po prostu słuszne i zasadne, które skierowałem do zarządu koła, za co mnie po prostu spotkały te wszystkie, no właśnie. Czyli jak dobrze rozumiem, sąd apelacyjny, uznając tą argumentację i stojąc już na stanowisku, że jest to sprawa o ustalenie członkostwa, to członkostwo ustalił i ten wyrok już jest prawomocny? Wyrok już teraz tej apelacyjny jest, sądu apelacyjnego jest prawomocny i niepodważalny. A koszty sądowe kto ma zapłacić? Koszty sądowe są do zapłacenia przez zarząd koła i przez
zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego. Czyli sprawa jak gdyby na tym etapie jest zamknięta i teraz oczekuje pan, w jaki sposób koło uszanuje ten prawomocny wyrok, tak? Tak.